Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku co sekundę zdobywam +1 do prędkości. I może się to wydawać w tym momencie jeszcze dosyć łatwe, ale wydaje mi się, że wcale tak nie będzie. Bo muszę tutaj wtedy się bardzo skupiać i... Okej, czy ja tu weszłam? Dobra, weszłam, ale co mi to dało? Nie wiem, chyba zupełnie nic. I teraz tak, jest, żeby przejść do kolejnej... Lol? Nie wiem, co to było. Żeby przejść do plaży przyjęć potrzebnych klejnotów do odblokowania. Mam dwa. Co ja tutaj mogę zrobić? Bieg serwera, okej. A za tym, a może na tym? O nie, skok mi się nie wydłuża, jak... mimo że jestem szybsza. Tu nie mogę przeskoczyć, gdzie będą te klejnoty. O, one się tu respią. Dobra, ja w międzyczasie mogę sobie robić jakieś dziwne rzeczy. Dobra. Okej. I potrzebuję jeszcze jednego. Tak, żeby... Okej, tego się akurat nie spodziewałam. Co? Zresetowało mnie od nowa? Czemu? Myślałam, że to nie będzie resetowało, ale wiecie co? Chyba ja wolę, jak jest zwolniej, niż jak jest szybciej. Dobra, dawaj ten klejnot, bo ja chcę iść do kolejnej plaży teraz. Gdzieś tam żółtego jest. Ciekawe, co to może znaczyć. Tam jest jakaś piramida. I co jeszcze? Czekajcie, lak mózgu. I tam jest bałwan. I się tak zastanawiam, jak odblokuję na przykład te i te drzwi, to wtedy chyba teoretycznie będę mogła się cofnąć też po te klejnoty, które są. 20 klejnotów, żeby zimę. Tu mi trzeba zasłania. 10. No tak się... A tam to co? Tak mi się wydaje, że będę mogła się cofać chyba do tych klejnotów tu. O! Teraz jest tu klejnot. Dobra, czyli one mają różne miejsca respu. Dobra, odblokowałam i mogę się cofać. Mogę się cofać, dobrze. Co to jest? Czy to jest jakaś dodatkowa mapa? Może to jest mapa, żeby się wyszaleć, jak już będę miała, nie wiem, 1 000 000 szybkości. Dobra, okej. Zdobyłam diamencik. Tutaj 30. Okej. Jesteśmy dalej na tej plaży. Mogę się cofnąć, w razie co po diamencik tutaj. Mam 2. A, dobra, okej, bo... Nie. Tak, jak odblokowałam nowe przejście, to chyba tamte mi się cofnęły. Co tam jest? Jeśli nie masz tego odblokowane, to się na cię zabije. Już to skapnęłam się. Czekajcie, a może... O! Tam jest jakiś kosmos! I jest rakieta Robloxowa. Ciekawe, czy jakbym weszła do tej rakiety Robloxowej, to czy wylecę w kosmos. Dobra, nie ma co... Było blisko, abym spadła. Wzięłam ten diamencik i tutaj jest też znowu już zrespiony diamencik. Tutaj muszę uważać. Okej. Czyli mamy już 5. Poczekamy chwilę i znowu będziemy mieć... A czy jak ja zginę? A, tu nie mogę zginąć? Lol. A tu? Ty, ja nie mogę zginąć? Tylko tak? Nie wiem, czemu spodziewałam się tego, a i tak mnie zaskoczyło. I teraz znowu będę powolna, ale... Czy... Muszę znowu płacić za odblokowanie plaży? No, taka jestem ciekawa. Jak tak, to się serio wkurzę, nie? No, to wygląda, jakbym musiała znowu zapłacić. Bez kitu. Aha, mam prędkość 247. Coś się tutaj zlagowało, nie? Okej. Zostały 2 klejnoty, żeby odblokować pustynię, na której już widzę... Po pierwsze, tam jest klejnot, a po drugie, tam coś innego jest. Ciekawa jestem co. Zaraz się dowiemy, bo zapewne te klejnoty też się zaraz zrespią, a tutaj zima. 20 klejnotów, tam jest 1 klejnot, ale wydawało mi się, że tutaj przy iglu był drugi. Czy na tych dalszych planszach są... 2 klejnoty? Nie, tam jest 1. I bałwan. Dobra. Czekamy, zaraz się powinien zrespić klejnot. Okej, zreagowałam coś. Dobra, mamy klejnot i tutaj zapewne też się wtedy już zrespił i... O! Łoj. Ile daje ten klejnot? No 1. No to stać nas teraz na pustynię. Okej. I możemy się przejść tutaj. I patrzcie, tutaj jakiś quest jest. Cześć! Tutaj mam, no nie wiem, ciągle posy. Ty też chcesz przeskoczyć ścianę? Tak. To nie jest możliwe. Po prostu wróć do domu. Dużo nam to nie dało. O! Tutaj, czekaj się, tu jest jakieś... Nie, to... Przeszłam do sekret. Doszłam do jakiegoś sekretu. Co tutaj jest rok z tymi? Okej, czekaj. Jak mogę? O! Co tam? Co tu robisz? Naprawdę nie wiem, jak się tu dostałeś. To jest bardzo prywatne. Okej. I co? I to mnie cofnie teraz? Ty! Jak ja mam stąd wyjść? A czekajcie, a zresetować postać? Dobra, wow, zresetowałam postać. No nie, no znowu jestem wolna. Mam prędkość 5. Dobra. Weźmy od razu diamenty stąd. I tam też się... Dobra, to będą 3 diamenty. No dalej. Mamy 4, to będziemy mieć 7 diamentów już, okej. Ty, gdzie tu jest diament? Powinien się gdzieś tu zrespić. Patrzcie, nie ma. O, dobra, tu. Za szybko wyszłam, okej. Ten się jakoś tak najdłużej respi, mam wrażenie. Dobra. 6 i idziemy po 7. I jak będziemy mieć 20 klejnotów, to możemy iść do nowej mapy. Dlaczego mi klejnot zniknął? One się respią chyba w losowych miejscach i co jakiś czas zmienia się ich miejsce. Może tak jest. Tam jest z powrotem już klejnot. Dobra, to się cofamy. Déjà vu, O, kolejny. O, już muszę uważać, bo już ta prędkość zaczyna się robić niebezpieczna. Dobra, mam 10 diamentów. Jeszcze 10 i będziemy mieć kolejną tą... Ej, a właśnie, a ile tutaj trzeba diamentów? To jest sporo diamentów. Dobra, zrespił się tu. Ta, 30 to dużo. Czyli co 10 jest kolejny stage. Ty, ogień coś mi robi? Czekajcie. Dobra, nie chcę spaść. Diament! O, tam kolejne, byleby nie dotknąć tej czarnej ściany. I tu już się robią większe problemy. Okej, jakoś poszło i lecimy jeszcze do piramidki. Tutaj też jest diament. Pięknie, 15. Patrzcie, jak się zrespił za mną. Dobra, myślałeś, że cię nie zauważę, chłopie. Ale nie takie numery z Milusią Klaudusią. Dobra. O, pięknie. I czy jest już na... Lol, nie wiedziałam, że tak można. Dobra, tutaj też jest. I ostatnie zbieranie, w sumie tylko jednego diamentu nam brakuje. Ty, czy to jest Superman? Który laserowymi oczami coś podpala? No patrzcie, człowiek. I tak jakby podpalał laserowymi oczami. Dziwne to dla mnie trochę, ale okej. Dawać mi ten diament, no, bo ja chcę już przejść do tej mapy. Dobra, mamy diamencik. Łoj. Okej. Trzeba tutaj chyba zwalniać przy tych ścianach. Dobra. I teraz przy tej. I mamy mapkę zimową. Mamy pana No. To nie jest klaun. O. Jeśli to widzisz, jesteś bardzo epicki. A jak miło. Łoj. Było blisko. Dobra. Na szczęście nie spadłam. Okej, tam jest sekret. Jeżeli byście chcieli zobaczyć sekret, to oczywiście zostawiacie bardzo dużo łapek w górę. Wtedy nagramy sobie sekret, jak odkrywamy. Na chwilę obecną myślę, że będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo oczywiście dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie ten kanał, wtedy zawsze jesteście na bieżąco. No i co wam jeszcze mogę powiedzieć? Miłego dnia wam życzę. Widzimy się następnym razem. Pa!